W najbliższą sobotę odbędzie się jubileuszowa 10. odsłona Narodowego Czytania. Akcję zapoczątkowano w 2012 roku, a zorganizował ją ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Z okazji 200. rocznicy II wojny polskiej i najazdu Napoleona na Rosję przeczytano pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W tym roku Polacy przypomną sobie moralność pani Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Książka, myślę, skierowana jest do współczesnego Polaka w sposób bardzo, bardzo taki chyba trafny. Ona pokazuje pewnego rodzaju zmiany, które się w naszej mentalności odbywają, czy odbywać się mogą. Piętnuje pewne rzeczy, ale pewnego rodzaju paradoksem albo może siłą tej książki jest to, że mimo upływu lat, prawda, ona ciągle bardzo pasuje do naszej zmieniającej się polskiej rzeczywistości. Dlatego wydaje się, że bardzo to jest dobry czas, żeby sobie za Polską nieco odkurzyć i samą moralność pani Dulskiej poczytać. Jak co roku w Narodowym Czytaniu udział weźmie para prezydencka. W Ostrowcu Świętokrzyskim moralność pani Dulskiej będzie można usłyszeć m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa. Do akcji włączył się również Dom Kultury w Ćmielowie.